Największe partie kontynuują prezentację kandydatów w nadchodzących wyborach do Sejmu i Senatu. Dzisiaj swoją listę w okręgu nr 32, obejmującym m.in. Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą czy Będzin, przedstawiła Koalicja Obywatelska. Już wcześniej swoje listy w tym okręgu zaprezentowali Lewica, PiS i Trzecia Droga. Karolina Komada. Listę Koalicji Obywatelskiej w Zagłębiu otwiera poseł i były marszałek województwa śląskiego. Jak się tu działa, to się widzi problemy, bolączki ludzi, tysiące rozmów, setki spotkań. Ludzie coraz bardziej chcą zmiany, oczekują tej zmiany. Nie chcą żyć w kraju, gdzie jeden jest napuszczany na drugiego, gdzie człowiek człowiekowi wilkiem. Walczymy o pojednanie, o rozliczenie i o takie normalne życie. Chcemy już spokoju i chcemy się jednoczyć wokół celów. Tym celem dla PO jest przede wszystkim odsunięcie PiS od władzy. Tego nikt w największej partii opozycyjnej nie ukrywa. W jego osiągnięciu mają pomóc przede wszystkim doświadczeni parlamentarzyści i samorządowcy. Na liście w okręgu nr 32 znaleźli się m.in. posłowie Barbara Dolniak i Mateusz Bochenek, a także burmistrz Siewierza Zdzisław Banaś, czy radny sejmiku województwa i były prezydent Zawiercia Mirosław Mazur. Podobnie jak w innych okręgach, również w Zagłębiu na liście koalicji występuje parytet, a kandydaci przeplatają się z kandydatkami. Koalicja Obywatelska chce wprowadzić rozwiązania, by kobiety, ale także dzieci czuły się bezpiecznie. By nigdy nie powtarzała się sytuacja, że kobieta boi się iść do szpitala, by urodzić dziecko. By nigdy nie zdarzała się sytuacja, że kobieta umiera, bo ktoś nie chce przeprowadzić zabiegów, które w danym momencie są niezbędne. Młodszych wyborców ma przyciągać m.in. Mateusz Bochenek, który został posłem w wieku 26 lat. Dzisiaj brakuje przedstawicieli tego najmłodszego pokolenia, dlatego też są to zarówno sprawy dotyczące świadomości ekologicznej, są to sprawy dotyczące edukacji, w tym edukacji przyszłości. Tutaj też jest potrzebna reforma. Oprócz kandydatów do Sejmu Koalicja Obywatelska przedstawiła też dwie kandydatki do Senatu, Joannę Sekułę i Beatę Małecką-Liberę. Swoich kandydatów w okręgu nr 32 ujawniło też Prawo i Sprawiedliwość. Listę będzie otwierała posłanka Ewa Malik, za którą znajdą się m.in. Waldemar Andzel, Robert Warwas i Dariusz Starzycki. Z kolei liderem listy Lewicy został poseł Włodzimierz Czerzasty, zaraz za nim znaleźli się Rafał Adamczyk i Bożena Borowiec. Ja jestem bardzo zadowolony. Chociaż to chyba nie jest najważniejsza sprawa z tych list. Jestem bardzo zadowolony z ludzi, którzy się zdecydowali na kandydowanie. Trzecią drogę mają poprowadzić Kamil Wnuk i Miłosz Motyka. Listy kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu trzeba zarejestrować do 6 września.